Witajcie kochani, kontynuujemy sobie nasze rozważania na temat bliźniaczego płomienia, to znaczy tego, jak to wygląda oczywiście z mojej perspektywy, bo wy możecie mieć zupełnie odmienne zdanie na ten temat. Dzisiaj będziemy sobie poruszać kwestię, która no właściwie można powiedzieć jest takim stałym punktem programu, czymś na stałe, wpisanym w ten nasz bliźniaczy los, bliźniaczą dolę, jeżeli można tak to określić, a mianowicie mam na myśli oczywiście tak zwaną separację. Czym ona jest tak naprawdę, po co nam jest potrzebna, czy w ogóle jest potrzebna, czy ta separacja musi występować pomiędzy nami. Nie usłyszycie tutaj żadnych takich podręcznikowych, książkowych wywodów na ten temat, bardziej właśnie moje własne spojrzenie, no i przede wszystkim takie rozumienie separacji z autopsji. Przez bardzo długi czas nie uważałam oczywiście separacji za coś pozytywnego. Wręcz przeciwnie. Traktowałam ją tak, jak się traktuje zazwyczaj separację, rozdzielenie w przypadku zwykłych relacji międzyludzkich. Czyli jako coś ujemnego, pejoratywnego, no bo nie mamy kontaktu z jakąś osobą, czyli tęsknimy, jesteśmy w rozdzieleniu, myślimy o tej osobie, zastanawiamy się, co u niej słychać, dlaczego się nie odzywa. To nas oczywiście w jakiś tam sposób zaprząta. Jest to również swego rodzaju obciążenie psychiczne. Dopóki nie zdałam sobie sprawy z tego, że nie należy tutaj patrzeć na pojęcie separacji tak jak w normalnych związkach, właściwie może nie użyłam właściwego słowa, bo nie chodziło o słowo normalne, tylko takie typowe ziemskie związki, kiedy właśnie no, nie widzimy kogoś, odczuwamy brak zainteresowania, brakuje nam tej osoby, tęsknimy. Kiedy ktoś się do nas nie odzywa, no to oczywiście jest to dla nas ewidentny brak zainteresowania, takie poczucie krzywdy, czasami niesprawiedliwości. I przez bardzo długi czas właśnie patrzyłam w ten sposób na to zjawisko separacji w przypadku bliźniaczych płomieni. Natomiast dzisiaj mam zupełnie inny sposób postrzegania separacji. Dzisiaj uważam ją za coś pozytywnego, wręcz potrzebnego, za taki czas dany tylko nam na swoiste oczyszczenie, na to, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, na to, żeby dojść do ładu samemu ze sobą. Dlatego, że każdorazowy kontakt z bliźniakiem w moim przypadku to był ogromny ładunek emocjonalny. Również ogromne skupisko energetyczne, takie wręcz wyładowanie, jakby piorun po prostu gdzieś strzelił. Więc to było zawsze takie dosyć mocne przeżycie. I ta separacja pozwalała jakby uspokoić wzburzone wody, czyli dojść do pewnej równowagi, do ładu, do takiego spokoju, opanować, jakby przyswoić pewne rzeczy, które się zadziały, móc nad nimi pomyśleć, przez chwilę w samotności przynajmniej, zastanowić się, co się rozegrało, co miało miejsce, ale wrócę do samych początków, dlatego że jak się tak ostatnimi czasy zastanawiałam nad tym, to doszłam do przekonania, że ja separację odczuwałam dużo wcześniej, zanim w ogóle poznałam swój bliźniaczy płomień na ziemi, w tym wcieleniu. Ja pamiętam tę separację już z dzieciństwa i to jest oczywiście częsta taka domena osób, które są świadome, w jakiś tam sposób przebudzone, bądź przynajmniej dążą do takiej świadomości duchowej, że pierwszym takim, no nazwijmy to symptomem, jest poczucie braku dopasowania do otaczającego nas świata. Czyli już jako dzieci możemy się czuć wyalienowani, wyobcowani, mieć takie poczucie obcości, jakieś poczucie nieprzystawalności, taką w sobie bardzo głęboką tęsknotę za czymś innym, za jakimś innym życiem, za prawdziwym domem. Takie właśnie przeświadczenie, że gdzieś ten dom znajduje się w zupełnie innym miejscu,
że to nie jest tak naprawdę nasze miejsce. Nie czujemy się właśnie na swoim miejscu. To jest przede wszystkim taka właśnie pierwsza, podstawowa sprawa, podstawowe odczuwanie. I tutaj u mnie było coś takiego, pamiętam z dzieciństwa, kiedyś bardzo mocno się nad tym zastanawiałam, konsultowałam się z moją znajomą, która jest psychologiem i prowadzi różnego rodzaju psychoterapię. Myślałam, że było to wynikiem jakiejś traumy z dzieciństwa, że coś się takiego wydarzyło, co ja ewidentnie musiałam wyprzeć ze swojej świadomości, natomiast gdzieś tam cały czas siedzi to we mnie, dlatego że ja jako dziecko byłam bardzo taka emocjonalna, wręcz rozedrgana emocjonalnie. Te emocje u mnie były na tyle silne, że ja praktycznie non-stop płakałam. Cały czas właśnie, gdziekolwiek bym nie poszła, leciały mi po prostu łzy jak grochy. Nie działa mi się tak naprawdę żadna krzywda. To się działo w przedszkolu, później to się działo w szkole i ja to pamiętam teraz jak przez mgłę, natomiast wtedy te doznania były bardzo silne. Często właśnie ktoś mnie pytał na przykład, dlaczego ja płaczę, ja w ogóle nie potrafiłam tego wyjaśnić, ja sama nie wiedziałam dlaczego. I dopiero jakiś czas temu doszła do mnie taka świadomość, że prawdopodobnie tutaj już była taka właśnie tęsknota za drugą połówką mojej duszy, za bliźniakiem. Że tu właśnie, ponieważ ja jestem od niego starsza i zeszłam na ziemię szybciej się inkarnowałam w tym wcieleniu, to jeszcze przez kolejne lata jego po prostu tutaj nie było w fizyczności. Więc ja jako takie maleńkie, kilkuletnie dziecko, gdzieś tam powiedzmy przedszkole, początek podstawówki. Oczywiście dzieci mają taką pamięć duchową na tym etapie. Ona mniej więcej gdzieś tam zanika, jak i różnego rodzaju zdolności, widzenie różnych rzeczy zanika do około 4 roku życia. Natomiast mi się wydaje, że ja miałam tutaj to przede wszystkim troszeczkę wydłużone, gdzieś tak mniej więcej do 7-8 roku życia i że już w tym momencie przeżywałam te separacje, czyli no wtedy jako dziecko po prostu miałam takie zupełnie dziecięce reakcje, czyli właśnie nieradzenie sobie z tymi emocjami, ze stresem, płaczliwość, reagowanie płaczem właśnie na zastaną sytuację, na to, że nie mogę nic zrobić, nic zmienić, że coś tutaj się zadziało takiego, że po prostu no, jesteśmy w rozdzieleniu, że ja jestem w jednym ciele, on za niedługo będzie inkarnowany w drugim ciele i takie poczucie właśnie pierwszej mojej życiowej separacji. Bardzo długo właśnie dochodziłam do tych konstatacji, dlatego że ja tak naprawdę no, badam, tak rzetelnie badam zjawisko bliźniaczych płomieni od prawie 12 lat i kiedyś, dawno temu, kiedy ja spotkałam swój bliźniaczy płomień, nie było w ogóle o tym mowy, wtedy się nie trąbiło wszędzie w mediach, nie było w ogóle polskojęzycznych źródeł, które opisywałyby zjawisko bliźniaczego płomienia, więc nie było łatwo dotrzeć do takich informacji. To było właściwie wręcz niemożliwe, graniczyło to z cudem. I dlatego też bardzo dużo czasu zajęło mi dochodzenie do pewnych kwestii. Dzisiaj oczywiście no, bliźniaczy płomień jest bardzo modny, zrobiło się z tego zjawisko marketingowe, przede wszystkim coś, co jest wystawione na sprzedaż, przeinacza się pewne fakty, zmienia się je, podkoloryzowuje jak gdyby pod publiczkę, no tak, żeby właśnie ten bliźniak się świetnie sprzedawał. Natomiast to jest coś, co w ogóle niewiele ma wspólnego z prawdą. Niemniej jednak właśnie w tamtych czasach, w czasach mojego dzieciństwa, właśnie no, przeżyłam bardzo boleśnie pierwszą separację. Później gdzieś tam właśnie te emocje we mnie ucichły wraz oczywiście z edukacją, z rozwojem takim społecznym bym powiedziała, kiedy no, byłam lepiona z tej samej gliny, gdzie jak po prostu większość społeczeństwa, no to po prostu ta pamięć zanikała. Ten smutek, ten żal, ten płacz również tam po prostu zanikały, były takie wyciszone,
zniszczone, gdzieś tam zepchnięte głęboko, głęboko z tyłu, więc nie było to tak widoczne, uwypuklone, ale od samego początku i praktycznie przez całe życie ja miałam też takie przeświadczenie, że gdzieś jest ktoś taki szczególny, taki dla mnie, taki wyjątkowy. Więc tutaj jakby pamięć o tym bliźniaku cały czas trwała. Później w momencie, kiedy już spotkaliśmy się, poznaliśmy się pierwszy raz właśnie w tym wcieleniu, to tak naprawdę ta znajomość szybko się zaczęła i bardzo szybko nastąpiło właśnie takie jakby no niemożność i z jednej i z drugiej strony poradzenia sobie z taką dużą dawką energii. To było coś, co po prostu w tamtym momencie nas przerastało. To było za dużo, to było zbyt nagle i to było po prostu, jak to zazwyczaj bywa w przypadku bliźniaczych płomieni, taka konfrontacja ze wszystkimi swoimi bolączkami, ze wszystkimi swoimi cieniami. Wtedy ja, jako jeszcze osoba nieświadoma pewnych rzeczy, totalnie nie wiedząca nic o bliźniaczym płomieniu, no po prostu weszłam w rolę zwykłego uciekającego. Wówczas mój bliźniaczy płomień był goniącym. Te osoby, które się orientują w relacjach bliźniaczych płomieni, wiedzą, na czym polega rola goniącego, uciekającego i tak dalej, i tak dalej. Dopiero na jakimś tam etapie dochodzimy do takiego przekonania, że my wcale w tę rolę wchodzić nie musimy, że to jest taka jakby asekuracja, ale nie o to chodzi, żeby uciekać czy żeby gonić, tylko właśnie, żeby tutaj znaleźć jakieś poczucie równowagi. I w każdym razie ta pierwsza separacja, kiedy znaliśmy się zaledwie kilka miesięcy i po prostu to było jak takie zderzenie się z wybuchającym wulkanem, czyli przepotężna dawka energii. Wylazły oczywiście wtedy różne tam moje traumy, brak zaufania. Im bardziej on się zbliżał, tym bardziej z mojej strony było wycofanie i ucieczka. I wtedy nastąpiła taka chyba najgorsza w moim życiu separacja, czyli ciemna noc duszy. Z jednej strony właśnie sam fakt, że to ja się oddaliłam, to ja uciekłam, chociaż wcale tego nie chciałam, to jakby dodatkowo tutaj powodowało straszne wyrzuty sumienia. Czyli z jednej strony gdzieś tam moje ego mówiło, że dobrze zrobiłam, bo przecież nie warto było ufać, na pewno miał jakieś niecne zamiary, natomiast z drugiej strony właśnie takie wyrzuty sumienia, że tak po prostu czmychnęłam stamtąd. Później spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie, natomiast u nas to akurat przebiega troszeczkę tak, że powiedzmy jest jedna taka niekończąca się separacja, przerywana od czasu do czasu jakimiś tam takimi sporadycznymi próbami kontaktu. Natomiast ja zawsze zazdrościłam osobom, które gdzieś tam z bliźniaczym płomieniem mają cały czas kontakt, gdzieś tam nawet wchodzą w relacje, później się kłócą, godzą, znowu są w związku i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz patrząc właśnie na to z perspektywy czasu, to ja się cieszę, że my wybraliśmy inną alternatywę, bo to jest oczywiście odgórny plan, który sami sobie ustalamy, sami sobie wybieramy i ja tak sobie właśnie to tłumaczę, tak to do mnie dotarło, że my po prostu postanowiliśmy, że chcemy jakby tutaj zminimalizować te interakcje pomiędzy nami, czyli wydłużyć w jakiś sposób okres separacji po to, żeby aż tak bardzo się nie ranić, jak na przykład inni, którzy mają ze sobą stale kontakt. Woleliśmy po prostu wybrać tutaj samotność, woleliśmy wybrać brak kontaktu, oczywiście takiego fizycznego, bo jak wiecie, połączenie duchowe pomiędzy bliźniaczymi płomieniami zawsze jest. Możemy w ogóle ze sobą nie rozmawiać, możemy mieszkać na dwóch różnych krańcach kuli ziemskiej, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale w fizyczności najwidoczniej w tym naszym planie przedwcieleniowym no uznaliśmy po prostu, że tutaj te separacje będą wydłużone i dzisiaj jestem za to wdzięczna i dzisiaj się z tego powodu cieszę, dlatego że te separacje tak naprawdę najwięcej nam dały. W ciszy, w spokoju, analizując to, co się stało, ale tak już post factum, analizując te relacje, gdzieś tam rozkładając na czynniki pierwsze i docierając tym samym do siebie, do motywów swojego działania, do zastanowienia się, dlaczego ja na tamten czas zachowałam się tak, a nie inaczej,
po prostu po kolei uzdrawiałam różne obszary swojego jestestwa i to było dla mnie kluczowe, było dla mnie decydujące. Separacja popchnęła nas tak mocno do przodu w rozwoju duchowym, że jest to niewyobrażalne. I to jest taki paradoks właśnie, że no z jednej strony wydaje się, że trzeba tych interakcji jak najwięcej, jak najczęściej, żeby po prostu móc się rozwijać, a z drugiej strony tu człowiek właśnie musi sobie uświadomić, że to jest tak naprawdę nasza własna praca, że musimy zostawić tę drugą osobę w spokoju, aby i ona miała szansę tutaj nad sobą pracować. I jeżeli tak postanowiliśmy wcześniej, jeżeli taki był nasz zamysł, nasz plan, to i tak się spotkamy. To nic nam tutaj nie ucieknie. Nikt po prostu z nas nie zrezygnuje, nic się złego nie wydarzy, że naszym zadaniem jest po prostu skupienie się na sobie. I dla mnie obecnie dzisiaj separacja jest po prostu takim, można by było powiedzieć, takim lekarstwem w zasadzie na wszystko. Mówi się, że czas leczy rany, więc tutaj no, separacja to jest również czas, to jest upływ czasu, to jest takie głębsze wejrzenie w siebie, możliwość właśnie zastanowienia się, więc dzisiaj widzę to zupełnie inaczej, właśnie jako coś takiego pozytywnego. Długo nad tym myślałam, długo do tego dochodziłam i wiele elementów tej układanki mi nie pasowało, na przykład właśnie te różne takie skrajne emocje z dzieciństwa, ta płaczliwość. Wydawało mi się, że powinnam tutaj szukać przyczyny gdzieś tam w jakichś traumach, negatywnych doświadczeniach, które mnie spotkały u początków tego życia, ale tak naprawdę to było coś głębszego i ta świadomość, tak jak mówię, przyszła do mnie stosunkowo niedawno, ale myślę, że tego czasu też potrzebowałam na to, żeby właśnie to wszystko sobie posklejać w jedną całość. Ja w ogóle tutaj myślę, że wiedza powinna być w jakiś sposób stopniowana, dlatego też często mamy tak, że właśnie do pewnych faktów dochodzimy poprzez długotrwały rozwój. Możemy wiele, wiele lat pracować nad sobą, aby coś tam stało się dla nas jasne, coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy, ale to jest potrzebne również na takie oswojenie się z pewnymi rzeczami, bo nie wszystko będzie pozytywne. Niektóre rzeczy, które powychodzą, będą oczywiście bolesne i potrzeba na to czasu z takiego zupełnie ludzkiego punktu widzenia. Potrzeba czasu, żeby się z tym pogodzić, żeby się z tym oswoić. To musi być takie właśnie stopniowe wchodzenie w pewne obszary, żeby no, nie było to za dużo, żeby nas to nie przerosło, żebyśmy na przykład nie zrezygnowali pod presją, że jest tego tak wiele. Więc dla mnie osobiście separacja jest czymś jak najbardziej pozytywnym. Jeżeli na przykład odczuwamy ją właśnie jako ogromną tęsknotę, jako taką poczucie braku, źle się z tym czujemy, nie potrafimy sobie z tym poradzić, przeżywamy ciemne noce duszy, to po prostu jest dla nas oznaką, że wiele tutaj jeszcze jest do zrobienia, że jeszcze mamy wiele do przepracowania w sobie. Jeszcze musimy uleczyć na przykład poczucie własnej wartości, miłość własną, samoakceptację, nauczyć się takiego poczucia szczęścia, które nie jest uzależnione od posiadania, od innej osoby w naszym życiu, czy od czegokolwiek, od dobrych finansów, od świetnej pracy, od figury modelki, no tysiąca rzeczy, które moglibyśmy sobie tutaj wyobrazić i których moglibyśmy pożądać, że to musi wynikać po prostu bezpośrednio z nas. I to właśnie mi separacja uświadomiła i dzisiaj właśnie jestem wdzięczna za to, że te separacje były. Ta separacja właściwie nadal trwa, ale dzisiaj tak naprawdę nie odczuwam jej jako separacji. Dzisiaj odczuwam ją po prostu jako bycie ze sobą, ale takie prawdziwe bycie duchowe i to jest ważniejsze od wszelkiej fizyczności. Myślę nawet, że w momencie, kiedy jesteśmy ze sobą w fizyczności, to coś ważnego nam umyka, więc najpierw trzeba tutaj zrobić to, co się da pod kątem duchowym, rozwinąć się maksymalnie, zrównoważyć i dopiero wówczas ewentualnie można będzie myśleć o jakimś połączeniu w fizyczności, jeżeli nasz plan to zakłada, bo oczywiście nie wszystkie bliźniacze płomienie muszą się ze sobą łączyć w pary, w związki, a tym bardziej na pewnym etapie staje się to zupełnie nieistotne dla nas,
bo my już nie mamy takiego poczucia kontrolowania, poczucia bycia z kimś, takiej w ogóle chęci dążenia do tego, żeby z kimś być dla papierka, czy po prostu dla własnej satysfakcji. Nam to zupełnie już nie jest potrzebne na pewnym etapie, bo jesteśmy po prostu prawdziwie wolni. I myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu mogę śmiało uznać, że separacja jest po prostu drogą do prawdziwej wolności. Separacja jest narzędziem boskiej duchowej mocy, ponieważ separacja to jest to, co pozwala nam się oderwać od materializmu, od fizyczności, od poczucia kontrolowania, od wszystkiego tego, co przyziemne i co właśnie bardzo mocno wynika z naszego ego. Więc myślę, że być może komuś to troszeczkę zmieniło podejście do tematu. Może też zaczęliście się zastanawiać, jak to było z waszym dzieciństwem, czy już wcześniej odczuwaliście tego bliźniaka, tęsknotę za nim, już wcześniej odczuwaliście takie właśnie odczucie bycia odseparowanym od czegoś, od kogoś, kiedy jeszcze tak naprawdę tej osoby nie znaliście. Więc oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli wyrazicie swój głos w dyskusji. Zapraszam serdecznie. Jeżeli Wam się podobają tego typu filmy, ta tematyka, to zachęcam również do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Dajcie również łapkę w górę, zostawcie swój komentarz. Będzie to na pewno mile widziane. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.